Hej, cześć, witam w kolejnym BF1, tak? Oczywiście będę robił sobie zapasówki, bo póki co to wrzucam inne zapasówki. A stwierdziłem, kurczę, już dosyć mam tych serii pobocznych. Zaraz tak się zawala nimi, że nie będę wiedział co nagrywać, dlatego skoro mam BF1, to chcę jak najczęściej z niego nagrywać. No i też sobie pograć, nie ukrywam. Zwiększyłem trochę czułość myszki w grze, więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie takiego failu. Muszę myszką też mocno przesuwać. Wczoraj był zespołowy deathmatch. Tak sobie myślę, czy by nie dać innego trybu, żeby ciągle nie dawać wam tego deathmatcha. A skoro jest możliwość, to szerokie pole, no to będę wrzucał za jakiś czas jakiś inny tryb, żeby było też urozmaicenie w tym BF-ie. No bo kurczę, ile można, nie? To weźmiemy sobie teraz szturm. Będziemy lecieli od dołu do góry. Więc weźmiemy sobie teraz szturm. Podczas I wojny światowej ogromne znaczenie miały łączność i artyleria. W trybie szturm atakujący muszą odszukać i zniszczyć telegrafy obrońców. Z kolei obrońcy mogą wzywać przy pomocy telegrafów wsparcie artyleryjskie. Obrońcy mogą przeszkadzać atakującym w osiągnięciu celu misji, rozbrajając ich ładunki wybuchowe. Gdy telegrafy zostaną zniszczone, obrońcy muszą wycofać się do następnego sektora i bronić tam kolejnych telegrafów. Przechodząc do kolejnych sektorów, atakujący otrzymują uzupełnienia. W regularnych odstępach czasu na mapie będzie się pojawiać potężna broń klasy elitarnej. Podnieś ją, aby zwiększyć swoją siłę ognia. Atakujący wygrywają bitwę, gdy zniszczą wszystkie telegrafy we wszystkich sektorach. Obrońcy zwyciężają, jeśli uda im się zabić wszystkich atakujących lub jeśli w chwili, gdy upłynie czas rozgrywki, będą dysponować przynajmniej jednym działającym telegrafem. Na koniec bitwy strony zamieniają się rolami. Obrońcy stają się atakującymi, a atakujący obrońcami. No, logiczne. Tak jak było w Warface'ie, tak w BF-ie, to jest prawie że identyczne. Dobra, teraz trzeba czekać, bo jest matchmaking. Wyszukiwanie mapy, wyszukiwanie w twojej okolicy i dopasowywanie umiejętności, nie? Czyli jestem takim noobem, w sumie, ale to jest logiczne. Dobrze. Chcę jeszcze zamienić parę zdań, bo tak jak mówię, mam kilka serii i ja wam mówię, że nie mogę już więcej, albo mogę, tylko w zależności co potem będę wrzucał, a mnie zależało na różnorodności i na krótkich filmach, więc tego się trzymam i oczywiście na ich wrzucaniu codziennie chociaż jednego, no bo kurczę, no nie będę wrzucał dwóch, trzech filmów, to jest też przegięcie. Jeden film na dzień to jest naprawdę max, to jest max i tak jest dobrze, że coś się w ogóle wrzuci, bo to jest aktywność i wtedy nie mam się czego obawiać. Co jeszcze? Piszcie mi w komentarzach, kto ma BF1 i chętnie bym z kimś pograł, no bo tak samemu, no to wiecie, trochę lipa, zupełna nawet bym powiedział. Po to nagrywam online, żeby też dowiedzieć się, czy ktoś nie chciałby pograć, nie wiem, skorzystać z okazji, żeby... O, to jest tylko alfa. O, wlazłem już w alfę, dobra, nie będę zmieniał. Oczywiście bierzemy szturmowca, będę brał wszystkie klasy. Tylko teraz sprawdzam, czy nie ma jakiejś innej broni. Działo przeciwpancerne piechoty. Weźmiemy sobie granat dynamit odłamkowy, gaz odłamkowy, więc zostawiamy nóż bojowy oczywiście. Dobra, do akcji. Zaczynamy. Oczywiście teraz mamy atakować cele, czyli my biegniemy sobie. O, i teraz zajebiście. Nie wiem, czemu teraz mi działa to lepiej. Musiałem ustawić czułość, bo 20%, a ustawiłem do 40%, więc teraz jakoś to chodzi. Albo po prostu serwer był jakiś zlagowany. Bliżej nam będzie do B, więc. O, oczywiście już na dzień dobry padamy. Na dzień dobry. Jak on mnie zabił? Weźcie mnie już na dzień dobry, zapytajcie, bo jestem ciekaw. Jak on mnie w ogóle zabił? Dobra, pomijamy. Dobra, odradzamy się teraz tak. Medyk. Bierzemy medyka. Będę tak klasy brał po kolei. O, zajebiście w takim momencie. O, można strzelać.
jeszcze przycelujemy. Jakoś zobaczę, to teraz zastrzelam. Bez pytania. A mam dobry wzrok, więc ja tu widzę, nawet z daleka. Czy ktoś mi podbiegnie? Bo wiecie, o, tu się jakiś pojazd fajczył. Oj, tam jakiś snajper jest. Ej, niedobrze, zaraz nam pojazd padnie. Kurna, jasno. To ja zaraz... Nie, ja uciekam. Jeżeli mam przeżyć, to wolę iść na punkt A. Bo widzieliście, co się działo na punkcie B. Dobra. Podkładamy, podkładamy. Teraz spierdlać. Łoż, cholerę. Ale ważne, że podłożone. Więc jakieś punkty są. Na medyku, znowu. Zobaczymy, kto będzie taki mądry i to rozbroi. Więc punkt A jest jakby pod zastawem. Teraz tak, wsparcie do akcji. Nie ma tu czasu, bo tutaj cały czas jakaś wojna się dzieje. W pobliżu znajduje się zestaw wartownika. Możemy się wrócić do punktu A. Zestaw wartownika. A to jest RK. O kurde. Teraz żeby kogoś tak zabić. No kurde, co jest? Jeden przycisk mnie teraz przytrzymuje. A, dobra, moja detka się zacięła. Ty, tam ktoś jest. Tam ktoś jest, trzeba zabić. Kurde, ktoś mnie z tyłu strzela. LOL! Ty ciekawy jest tu z noża zajumą. Patrzcie go, nie? Ciężko jest, mówię wam, ciężko. Dobra, to jest zwiadowca, więc tutaj nie powinno być wątpliwości. Pod ostrzałem do akcji. No ciężko jest, bardzo ciężko. Tutaj w ogóle zabójstwo masakrycznie. Patrzcie na staty 0-3, ale to może bardziej zaczęły normalnie się czołgać, bo kurczę, snajperów jest od groma. A jeszcze niech ktoś mnie zajdzie od tyłu i z noża. Przełącz na stanie. Kurde, nie idzie przejść. Ciągle ktoś mnie obserwuje. O, odrodzenie na mnie. Jest punkt B, może tym razem jego przejmiemy. Mówię wam jasno, ten tryb będzie trudniejszy od zwykłego deathmatchu. Podłożymy bombę. Mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj ubezpiecza. No, oczywiście ja już padam. Koleś był seryjnie z tyłu. I on to zaraz rozbroi. No ja ledwie się pojawiłem, nie? I no patrzcie, kurczę, jacyś dobrzy. 6-0, 4-1, 0-1. Kurde. Ja nie wiem, do jakiego teamu ja dołączyłem. Że tak mi cienko idzie. A odrodzę się tutaj, żeby były punkty też dla kolegów. Weźmiemy szturmowca z powrotem. Jakoś się trzeba starać, bo kurczę... A no w ogóle patrzcie, ile osób jest na tym serwerze. Tak mało, ale jakby nie było, można przynajmniej pograć. Nawet na te 5, 2, no jest 2 na 3, to tak trochę nie fair. A jeszcze jak nas tak koszą, ładnie. No ja mam, już dwa razy przejąłem, więc są jakieś punkty. Są jakieś punkty. Okej, czy ja teraz kogoś zobaczę? Nie, nie, jeszcze raz nie. Ten kebab, to jest kebab, nie? Przepraszam, że tak obrażam Turki. Albo to są obrońcy z Turcji, przepraszam. Ale nie, jaką szarżę pocisnął. Naprawdę. No czemu we mnie strzelał? Oho. O, zabity. Czy to była asysta? O, mam fraga. Miło. W końcu.
Dobra, idź. Chociaż trafiłem. O, asysta jest. To mnie cieszy, że chociaż jest asysta. Tam wiedziałem, że cel coś mi w tamtą stronę, no to przynajmniej trafiłem. Dobra. Omijamy. Czy ja w ogóle zmieniałem? Tak. Lol, to medyk ma taką broń? Kiedy? Dobra, wsparcie. Jedziemy takimi klasami. Czy ja zaraz nie padnę? Idę na A. Bo tam może jeszcze kogoś nie ma. Patrz, jak próbował mnie trafić. Dobra, bierz, 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 bierz. Dobra, jest, ważne, że jest. Alfa uzbrojony. Dobra, trafiłem go. Mniejsza o to. Punkty są, są. O, jestem dowódcą drużyny. Jaka kanalia uciekła. O, wysadziłem. Jak miło. Jak miło, wysadziłem punkt A. Mnie to cieszy. Albo budynek cały wysadzony w ogóle. Kurczę, zostałem sam, seryjnie. Ale pech. Rozbroił cel alfa. Dobra, szczerze mówiąc, ja już tego nie będę nagrywał. Do pewnego momentu to wytnę, ale zostawię moment, w którym się będę żegnał. Zatem dziękuję bardzo za obejrzenie krótkiego odcinka z BFA1. Dajcie znać w komentarzu, czy nie nagrać jakiegoś jeszcze innego trybu. Tak po prostu mówię, dajcie mi znać. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie. Yo.